Drodzy widzowie, niestety muszę powiedzieć, że klątwa Pawła Teclafa działa dalej. Wszyscy pamiętamy tę sytuację z Mistrzostw Świata, które rozgrywane były w Warszawie i zdaje się, że tutaj klątwa Pawła właśnie się zaczęła. Został popełniony błąd, Paweł podwalił mata, aż spadł z krzesła. No ale co się wydarzyło później? Informowaliśmy o tym na tym kanale, że w lipcu zeszłego roku Paweł Teclaf zdobył trzecią, ostatnią normę potrzebną mu do tytułu arcymistrza. Tak jak widzicie, ranking Paweł ma dobrze powyżej 2500, więc powyżej tego minimum potrzebnego do tytułu arcymistrza. Niestety okazuje się, że w trakcie jak Paweł grał ten trzeci turniej, na którym zdobywał tę ostatnią normę, FIDE zmieniło przepisy i ta jego ostatnia norma nie została uznana. Więc dalej Paweł, który jest ze dwie klasy wyżej ode mnie, ma ten sam tytuł co ja, czyli tytuł mistrza międzynarodowego. No i oczywiście poluje dalej na tę ostatnią normę, która jest mu do tego tytułu potrzebna. I jednym z polowań był Memoriał Zamenhofa rozgrywany na Podlasiu pod koniec 2022 roku. I co tam się zadziało? No Paweł naprawdę fenomenalny wynik wykręcił, a teraz wam pokażę naprawdę prześliczną partię w jego wykonaniu. Poszło tutaj D4, skoczek F6, C4, E6. Przyznam szczerze, że nie do końca jestem w stanie określić styl gry Pawła Teclafa, bo Paweł z jednej strony wybiera często takie dosyć spokojne debiuty, natomiast jest bardzo silnym graczem, jeżeli chodzi o zadymkę. Naprawdę potrafi zakręcić, fenomenalnie liczy warianty. W bulety, w blice jest świetny, no więc wydawałoby się, że powinien walić jakieś turboostre warianty od samego początku, a okazuje się, że on te zadymki kręci w takich spokojnych wariantach, wariantach dosyć niestandardowe. Więc tutaj przeciwnik G3, Paweł od razu zaatakował pionka, czym wymusił jego defensywę, więc są jakieś dodatkowe słabości po białych polach, po czarnych polach na skrzydle hetmańskim. Nastąpił szach, goniec D2, no i teraz goniec cofnął się na E7, czyli tutaj Paweł specjalnie wtrącił tego szacha, żeby zaprosić gońca na D2. Ten goniec na D2 stoi po prostu głupio w tej konfiguracji. Biały kontynuuje rozwój, no to czarny C6, jest to blokada tej długiej przekątnej, która oczywiście byłaby problematyczna w momencie, kiedy ten goniec stanął na G2. No i w partii roszadka, biały goniec F4, nastąpiło D5, po czym biały chce tutaj rozkręcić akcję, aktywizuje się skoczkiem na E5. Więc ma to oczywiście dużo sensu, ponieważ po pierwsze pionek C4 został zabezpieczony, po drugie pionek C6 jest atakowany, więc ciężko będzie rozwinąć tego skoczka z B8. W związku z tym Paweł rozwiązuje tutaj ten problem, grając skoczek z F na D7, czyli tutaj czarny chce po prostu wymienić, żeby rozwinąć skoczka z B8 na D7, no i wtedy pozycja jest po prostu w porządku. Biały kontynuuje rozwój, skoczek D2, jest to zabezpieczenie pionka C4 i biały oczywiście też chce pomarzyć o zagraniu E4. No i w partii nastąpiła wymiana, goniec tutaj odbił, no i Paweł skoczek D7, goniec został zaatakowany, więc goniec ewakuacja. No więc tutaj można śmiało powiedzieć, że czarny z debiutu wyszedł bez większych problemów. Tak nawiasem mówiąc, kolejność posunięć ma ogromne znaczenie. Ja właśnie lubię od czasu do czasu ustawić tego gońca na G2, natomiast jak przeciwnik tutaj kontruje ruchem B6, to od razu robi mi się gorzej, więc ja raczej jestem fanem kolejności posunięć G3. I wtedy B6 nie jest za dobre, ponieważ od razu mój goniec atakuje. Więc raczej jak coś polecam wam tę kolejność posunięć. Ona ma też swoje mankamenty, jak zawsze są plusy, są minusy, ale trzeba powiedzieć, że ten wariant, który Teclaf tutaj zastosował, no to jest po prostu nieprzebijalny niemalże.
No i teraz czarny poprawia swoją pozycję, więc goniec C6. Zauważcie, jak bardzo logiczne są te wszystkie ruchy. Gońce bardzo ładnie atakują centrum białego. I tutaj biały powinien raczej ustabilizować tę swoją pozycję ruchem E3. Gońca się tutaj nie złapie, bo on może tędy się ewakuować. No i powiedzmy, że walka w granicach równowagi, po prostu partia toczy się dalej. Natomiast w partii nastąpiło wybicie pionkiem scena D5. To pozwala temu gońcowi z A6 się bardzo dobrze zaktywizować. I właśnie to jest to, no pierwsze 14 ruchów, nic właściwie niezwykłego się w tej partii nie wydarzyło, a końcówka naprawdę szalona. Paweł tutaj odbił pionkiem z E. Pionkiem z C jest takie bardziej stabilne, choć tutaj plusik jest taki, że jest atak po linii E. W partii skoczek F3, no to wieża E8, więc właśnie przyciśnięcie pionka na E2, biały tutaj obronił. No i właśnie, jest taka normalna pozycja, spokojna można powiedzieć. Czarny może grać jakieś wieża C8, może przygotować C5, albo jakiś przerzut skoczka na E6, żeby zwiększyć presję na centrum. Więc wiecie, na milion sposobów czarny może grać tutaj na spokojnie. Ale Paweł, jak ma okazję, żeby coś zadymić, no to z tej okazji korzysta. G5. Oczywiście teraz goniec musi się ewakuować i pionek leci dalej. I nagle okazuje się, że czarny rozpoczął naprawdę zacną ekspansję na skrzydle królewskim i biały w ogóle musi uważać. W partii zostało zagrane skoczek H4, lepsze było skoczek D2, taka grzeczna obrona. No i później czarny pakuje H5, H4, król G7, jakaś presja po linii H i rzeczywiście zaczyna to wyglądać naprawdę fatalnie dla białego. Więc biały postanowił tutaj pójść na zadymkę ruchem skoczek H4, choć okazuje się, że no nie jest to prawidłowe podejście do defensywy. Paweł tutaj wybił i po prostu zbił na H4. No i teraz posiada pionka więcej, choć biały posiada parę gońców. No i te czarne pola wokół czarnego króla są oczywiście bardzo słabe, więc trzeba tutaj uważać. I w partii hetman D2, więc biały dalej właśnie brnie w ten swój pierwotny plan wykorzystania tego, że pionek poszedł do przodu poprzez atak na króla. No a Paweł po prostu hetman H5, goniec się tutaj zaktywizował. No i teraz z ludzkiego punktu widzenia ciekawe, z komputerowego punktu widzenia słabe. Można było oczywiście skoczek F6, zaktywizować go na E4 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w partii G3. Tak jak widzicie, pytajnik się tutaj pojawił, termometr zrobił przysiad. I no obiektywnie nie jest to najlepsze podejście, ale jest to podejście pod zadymkę, tak żeby narobić przeciwnikowi jak największych problemów. Więc teraz G3 i zauważcie, co się dzieje. Momentalnie presja na pionka E2 znacząco wzrosła, a jeszcze dodatkowo pojawia się opcja przestawiania skoczka na G4. I w partii H bije G3, no i Paweł zbił na E2, więc teraz za to czarny będzie mógł atakować po skrzydle królewskim, no bo białe pola bardzo słabe. No i w partii hetman C3, no to czarny dalsza aktywizacja. I tutaj już przeciwnik tak na dobrą sprawę, no jeszcze przy okazji oczywiście pionek C6 został zabezpieczony. I tutaj tak naprawdę czarny no ma potężny atak, jak wrzuci w którymś momencie tego gońca na F3 i pozbędzie się gońca z G2. Wiadomo, teraz jeszcze to niemożliwe. I tutaj ostatnia szansa. Wieża bije E2, tak żeby pozbyć się tego białopolowego gońca, żeby właśnie czarny nie rozwinął ataku po białych polach. W partii biały postanowił bronić tych pól, tych białych pól przez zagranie pionem na F3.
No to jednak jest niedokładne, bo no robi kolejne słabości, tym razem po czarnych polach. Biały mógłby coś w stylu A4, A5, no ale wtedy podobnie jak w partii akcja by się działa na królewskim. Więc w partii F3, no to Tetzlaff podciąga tutaj kolejną wieżę do akcji. Król F2 i teraz bardzo złośliwe hetman F5 nastąpiło. Więc oczywiście biały chciałby atakować po tej linii H, więc czarny prewencyjnie się ewakuuje. Komputer nie jest fanem, ale tak jak widzicie, przewaga jest tutaj zachowana. A ten goniec na E2 tak zabawnie stoi, bo tutaj ma potężne wsparcie tych ciężkich figur, więc jest całkowicie bezpieczny. I w partii wieża H1, na co Paweł odpowiedział odejściem gońca na B5, czyli oczywiście ten goniec chce się ewakuować, żeby wieże mogły wkroczyć do ataku na E2. Lepsze byłoby odejście gońcem na A6. Na A6 ten goniec po prostu jest bardziej bezpieczny. Po goniec B5, no to zawsze biały może go przeganiać i też otwierać linię A. Domyślam się, że Paweł chciał po prostu zabezpieczyć przy okazji pionka z C6. Więc w partii goniec B5, goniec H3, więc wiadomo, biały jest zainteresowany tym, żeby gońcem zbić na E6, ale oczywiście jest teraz wtrącony szach. Król ewakuacja i hetman teraz już na spokojnie odchodzi. Oczywiście trzeba było tutaj policzyć, co się dzieje po goniec bije D7. I Paweł to policzył. Tak jak wspominałem wcześniej, Paweł naprawdę, jeżeli chodzi o liczenie wariantów, to jest bogiem. Tutaj jedyną jakąś realną szansą na defensywę było wieża H2. No ta wieża na H1 beznadziejna, wieża na E2 potężna, więc wymiana ma dużo sensu. Chociaż teraz skoczka sobie czarny zabezpieczy, po wymianie odbije wieżą i skoczek wejdzie na E6, więc tak czy siak przewaga i materialna, i na aktywności tutaj jest, więc czarny ma wygraną. Ale co teraz Paweł zaplanował? No bo tak wydaje się to trochę głupawe, no nie? Przecież tutaj figura w plecy. Za chwilę ten goniec się cofnie na G4. No i właściwie gdzie tutaj jest jakaś rekompensata? Gdzie tutaj jest jakiś atak? Otóż Paweł zaplanował genialne wieża E3. Wieża E3, po czym okazuje się, że gońcem zbić nie można, bo hetman bije na G3, no i później hetman G2 mat. Jeżeli hetman zbije teraz na E3, to wieża bije na E3, no i po goniec bije E3, znowuż mat, ponieważ ten goniec się czai z daleka. A, to w sumie tam też byłby mat w jednym ruchu, słusznie, komputerek tutaj podpowiada. Więc po goniec bije E3, szach. A nie, bo jeszcze wieża przeszkadza, dobra, więc to była inna akcja. Więc jednak dobrze powiedziałem. No ale dobra, to nie jest koniec zabawy, ponieważ to są szachy, a nie warcaby. Tutaj bicia nie są przymusowe, więc można hetmanem odejść i to rzeczywiście tutaj nastąpiło. No i cały czas jest figura w plecy. No ale teraz wchodzi posunięcie A5. I jeżeli hetman dalej gdzieś się ewakuuje, na przykład na A3, no to hetman wjeżdża na C2. I tutaj totalna dominacja po drugiej linii, no i król białego po raz kolejny zostanie upolowany. Więc w partii próba kontry, wieża H6, no ale teraz A bije B4, wieża bije G6 i finalnie Paweł wyszedł. No, niby to zaledwie z pionkiem przewagi, ale przede wszystkim ma tutaj znacznie aktywniejsze figury, więc pozycja jest kompletnie wygrana. No i tutaj przegonił tego gońca, wjechał na E2, no i jest zainteresowany zdobyciem pionka. Goniec wrócił, no ale wieża zbiła, wieża C1 i teraz bardzo elegancki trik. Wieża D3, no i przeciwnik zbił tutaj pionka, nie? W sumie dalej jest to tylko punkcik przewagi po stronie czarnego, więc walka trwa. No ale nie, bo jest wieża C3. I teraz jak wieża odejdzie, no to oczywiście czarny zdobywa figurę, a jeżeli nastąpi bicie, no to okazuje się, że tego pionka nie da się złapać i czarny wygrywa. Więc tak jak widzicie, Paweł w takich niby to spokojnych pozycjach naprawdę potrafi przywalić. No i teraz, czy zdobył ostatnią normę, która daje mu tytuł arcymistrza? Otóż nie. Tak jak tutaj widzicie, Paweł Teclaw, rating performance 2667 na
normę arcymistrzowską wystarczy 2600. Więc tutaj Paweł naprawdę z nadwyżką przekroczył ten wynik. No niestety problem jest, jak to zwykle w polskich turniejach, ze spełnieniem wymogu federacji. Ponieważ Paweł miał oczywiście Polaków, miał zawodnika z Macedonii, miał zawodnika z Ukrainy, więc brakuje tutaj czwartej federacji, no za dużo Polaków. No te turnieje polskie, openy są naprawdę mało międzynarodowe niestety. No i to oczywiście sprawia, że ciężko jest robić te federacje. Pewnym takim wytrychem jest przepis, że jeżeli w turnieju gra 20 utytułowanych zawodników z 10 różnych krajów, to wtedy nie ma wymogu federacji. Czyli jeżeli organizator zaprosi 20 utytułowanych zawodników z 10 różnych krajów, no to wtedy możesz zagrać nawet z samymi Polakami cały turniej, a jeżeli zrobisz ostatni odpowiedni wynik rankingowy, to normę dostajesz. Więc to jest pewien taki wytrych, z którego warto korzystać, tylko wiadomo, wiąże się to z kosztami. I tak jak widzicie, Paweł tutaj turniej zdominował, samodzielnie zwyciężył, pół punktu przewagi, wyprzedził arcymistrza ranking 2617, tutaj arcymistrzów po 2560. No w ogóle zabawne jest to, że Paweł niedługo wbije 2600. No to jest kuriozalna sytuacja. Zobaczcie, tutaj zyskał 13 oczek, bo zaokrągla się w górę, czyli już będzie miał ranking 2568. Więc gość zbliża się do 2600, zbliża się do poziomu silnego arcymistrza, no a ciągle tego tytułu, zawodnikowi brakuje. I tutaj bardzo podobna sytuacja, jeżeli chodzi o Jana Klimkowskiego. Bardzo zdolny, młody zawodnik, tak jak widzicie, 2007 rocznik. Ranking ma 2447, a tytułu IEMA ciągle brak. No, znowu, po prostu, no czysty niefart, autentycznie. No, znam ten ból z wbijaniem IEMA. Zobaczcie, zrobił performance 2563, więc na mistrza międzynarodowego jest 2450, więc tutaj właściwie niewiele mu brakło do wyniku arcymistrzowskiego, no ale zdaje się, że normy też nie będzie, bo Polska Federacja, tutaj zawodnik z Wilna, dwóch z Ukrainy. Więc trzy federacje, znowu z tych federacji brakuje. I też zbliża się już zawodnik do poziomu arcymistrza. Zarobił tutaj na rankingu ile? A źle kliknę, IRL. I teraz tak, tutaj mnoży się razy 10, czyli 14 oczek zarobił, no to 2460, więc już zbliża się do poziomu arcymistrza, a jeszcze IEMA nie wbił. Więc to, no i takich zawodników jest naprawdę dużo, zobaczcie. Kuba Fus też ma ranking na IEMA, Filip Cukrowski ma ranking na IEMA, Miś Mieszko przekraczał 2400 i to z nawiązką, pamiętam. Więc w Polsce mamy naprawdę dużo silnych zawodników, którzy... O, tu Radek Psyk 2440. Akurat ten turniej mu się nie ułożył, ale no też tytułu IEMA nie ma. Więc właśnie te polskie turnieje są mało międzynarodowe, no i to utrudnia naszym zawodnikom wbijanie tytułów. A wiecie, im więcej mamy utytułowanych zawodników w Polsce, tym więcej utytułowanych zawodników produkujemy, że tak powiem, no bo wtedy młodzi też mają na kim te tytuły wbijać. No oczywiście jest proste rozwiązanie tego problemu, czyli trzeba po prostu jeździć za granicę, no ale wiadomo, to się wiąże z większymi kosztami. No, teraz wiemy, jakie te ceny paliwa są. No dobrze, więc cóż, miejmy nadzieję, że w 2023 roku Paweł znajdzie jakiś sposób, żeby tę klątwę odczarować. No i miejmy nadzieję, że finalnie tytuł arcymistrza zdobędzie. Dobra, także trzymamy kciuki za Pawła i pa pa, widzowie.